Jak ja kocham poniedziałki. Dokładnie, kochani. Poniedziałek. U mnie poniedziałek, u was na pewno to będzie czwartek albo piątek, bo mam trochę vlogów porobionych naprzód, więc już nie wchodzą dzień po dniu, z czego się bardzo cieszę. Muszę trochę ponadrabiać, bo de facto stwierdziliśmy z Dominem, że jakbyśmy chcieli jechać na wakacje, no to mamy lipę. Ale w każdym razie witam was na kolejnym vlogu. Nie mam większych planów, bo mam dużo pracy, a więc gdzieś, jeżeli będę siedział przy komputerze i pisał maile, no to wiadomo, to jest nie tematyczne za bardzo, znaczy nie interesujące, no jakie dość śmiesznie smutne, żeby wam to pokazywać. Kolejnym etapem mojego dnia będzie trening z Szymonem. I mam nadzieję, że w końcu timelapsa się uda nagrać, bo to jest bardzo ważne, żeby w końcu wjechał timelapsik taki zajebisty z mojego treningu. A dzisiejszy poniedziałeczek zacznę od sparzenia sobie miętki. Tak, żeby się zmobilizować i jechać oglądać w końcu ten traktor, to wszystko. Ja już wiem, że to przyszły sezon praktycznie, żeby to wszystko powstało, bo to się nie da tak zrobić, żeby było w tym sezonie i dlatego tak sobie trochę odpuszczam. Będę musiał kogoś poszukać, no chyba, że tutaj jest jakiś kozacki chłopak, który jest może po studiach rolniczych i by chciał się podjąć takiemu wyzwaniu i ze mną zrobić całe pole mięty. Miejsce mamy już, tylko trzeba po prostu je zaorać. Mela, ja ciebie proszę, zostaw ją, Mela. No i bardzo dobrze, zostaw ją już. Nie ma łapania. Ten duży, ten mały? Mhm. Ale bierzemy mały. Czemu? Bo duży bierze mama i jest w przeglądzie, a my jedziemy do Mina. Adaptacja w nowym samochodzie, nie? Dawaj do góry, dawaj. Jeszcze? Ale mamy te siedzenia tutaj lotnicze. Pato. Nie. Słuchaj, wakacje się zaczęły, nie? Mhm. Tak? Mhm. To co? To trzeba jakieś lody zjeść, nie? Mhm. Tak zawsze było. Przynajmniej u mnie, że się zaczynały wakacje i się lody jadło. No dobrze, którą wybierasz, Nadia? Sprawdzimy, czy trafisz. Zależy, jaka paczka. No nie wiem. Jak myślisz, gdzie? Dobra, otwieramy. Prawie. Dziękuję bardzo. Nie mamy lodziki, kochani. Bezglutenowe lody, niesamowita sprawa, kochani. To znaczy, że lody to ok, ale że wafelki bezglutenowe. Co w ogóle przyszło? Ja nie wiem. No ja też nie wiem. A ja nic wcale. Co? Ja nic nie zamawiałam. No, ja dużo zamawiam, a więc nie pamiętam już co. Co to jest? Ale jaja. To jest dla ciatka. Tylko w kartonie dali, takim jakby niby coś dla dzieci. A to dla dziadka przyszło. Perfum dla dziadka. Bo dziadek chciał perfum. Otwórz go. Ale się będzie cieszył. Chyba pojedzie dzisiaj już na miasto. Do kumpli. Ale bo dziadek mnie prosił, żeby chciał taki sam perfum jak ma tata. I ja mu zamówiłem i przyszło. Dobra, to pojedziemy. Jak pojedziemy do domu, to do dziadka pojedziemy i mu damy, nie? Mhm. Coś kminie, że chyba coś lekko zostałem, może nie oszukany, ale nabrany. Bo po pierwsze, ten perfum przyszedł w jakiejś takiej dziwnej paczce. A wiecie, ja to kupuję na Allegro i tam nieraz nie czytam. No ale co jest jeszcze większym hitem? Demonstration teaser. Tak jakby jakieś to było na demonstracji. Not for sale tej. Ale hit! Nadia, tu pisze nie na sprzedaż. A ja to kupiłem. Oszukali mnie. No ale to masz. No tak, ale not for sale, czyli... A, dobra, to co są takie teasery, co wiara... A, już wiem, no. Dlatego tak coś mi tanio było na tym Allegro. Znaczy, no tanio, no 200, nie? Prawie. Więc nie tanio, ale taki Blue Chanel to kosztuje tam chyba z 300-400 normalnie. No nic, dziadek się nie kapnie. Co będziesz grała? Fortnite. I tak chcesz spędzić wakacje? Tak. Nie, to tylko dzisiaj taki wyjątek. Odpalaj Fortnite'a, a ja idę dać dziadkowi perfum. Mam coś dla ciebie. No jeszcze nie dziękuj, bo nie wiesz co. Perfum.
No, przyszedł. Ile kosztuje? No! Prezent. No gdzie no masz prezencik na dzień taty? No, na dzień taty. Co ci będzie tłumaczył? No będzie mi tłumaczył tam, bo mi kupili zegarek na rynkę taki, co tam pływa, co. Aha. Nie, byłem na basenie w tej chwili. Czy ci to takie coś pasuje? Już idę! Ja wiem, już idę, już, a? Już, kiwa, coś ona kiwa. Coś pokazuje, nie wiem co, kurwa tam. Ładnie, nie? No pięknie. No. Patrzcie, co dostałem od... Ja się nie wiem, jak się nazywa ta osoba. Od szwagra. O, to jest szwagier chyba, bo jak mojej siostry, przyszły mąż, to chyba szwagier, nie? To patrzcie, co dostałem od szwagra. Jabłuszka takie wysuszone. Tu się ich wydaje, że to jest 2 kilo tych jabłek, kochani. One tak się suszą. To jest taka zajebista, zdrowa przekąska. On to se sam robi. Mega, polecam. Podobno to trudno na wycienie robić. Trzeba mieć tak maszynę, żeby tak cienko kroiły, wiecie, tak jak chipsy. Jabłuszka, czy to inne owoce, bo to nie tylko jabłka, można gruszkę tak walnąć i tak dalej. I potem musimy to osuszyć i to już jakaś tam specjalna maszyna. No i cyk, cynamon, pyk, 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 zamknięcie. I można wpieprzać. Zajebiście, na zdrowo. Kurde, obiecuję wam, przyjeżdżamy, bo zaraz wam powiem, gdzie jedziemy. I jadę z tym gównem, nie? Bo zobaczcie, nic znowu nie widzę, nie? Jak wyjeżdżam, to jest masakra. A ja jadę kupić sobie jakieś kwiatki. Taki chwilę jeszcze odczuć jazdy Dominika autem, gwiazda, co prawda. Ale wam powiem, że jak przesiadłem się już na SUV-a z takiego samochodu, można powiedzieć, czyli z osobowego, takiego sedan, to się chyba mówi, nie wiem. To wam powiem tak. Nigdy w życiu nie wejdę już z powrotem chyba w tego rodzaju auta. Nie chodzi o klasę, tylko chodzi o rodzaj, nie? Po prostu tak się nauczyłem już siedzieć wysoko. Tak się czuję pewnie, tak jakoś inaczej. I tu usiadłem, jadę jak taczką jakąś. Kurwa, tak wszyscy na mnie patrzą z góry, mi się wydaje. A do tego ja mam 1,60 m, no to wiecie, jak to wygląda. Dobra, oglądamy se kwiatki. Dzień dobry. No, coś potrzeba? No. Bo widzę, że będzie wideo. Będzie wideo, dokładnie. Aha, czyli takich nie ma, takich peralgonii, takich nie, rzeczy. Nie, no już tego nie ma. Miałam na początku, ale teraz nie. Okej. Okay. To popatrzę byliny chociaż. Byliny mam tutaj na stole i lawendy, a tu mam trawy. Okej. Okay. Bo właśnie chcę jakiś kolor wprowadzić. Są pylinki. No. I takie pylinki ładne. Do widzenia panu. Już widzą, Remo, już wiedzą, że będzie vlog tej, ale jaja. To są byliny, tak? Byliny. Gaura. No. Na początku jest zielona, ona się przebarwia na bordowo. To są jej kwiatki, takie różowe. Kiedy wyjdą? Już wychodzą i wtrzymają do września. Iha, czyli tak długo będą. Ta. Dobra, tutaj co jest? Gailari. Nie umiem tego wypowiedzieć. Dobra. To jest też bylina do 30 cm, ma te kwiatki. No. No i tu nachyłek. Ale te kwiatki są długo, czy na przykład... Wszystko mamy i nachyłek, i to, to jest tak sierpień, wrzesień, a początek października. Okej, okay. Czyli... No. Aha, i będą ginąć już w sierpniu, wrześniu. No. No, dobra. I to muszę po prostu w ziemię wsadzić. W ziemię albo w doniczkę. Aha, i może być też... Ściąć na zimę. Na zimę do zera. Żeby odbiła, no. Okej. Okay. Albo trytona. Tytona ma takiego, że tak powiem, badylka. Okej, okay, no, super to wygląda, no. Badylek. A, tu jest pomarańczowy. Aha. One muszą mieć jakąś super ziemię? Nie. Nie. No właśnie. To nie jest rodzina kwaśnych? Dobra, dobra, wezmę tych... z 8. No to powiem tak. Zaszalałem, żeby nie powiedzieć. Ale dojebaliśmy. Opsa. No dobrze, jedziemy. Będziemy myśleć, gdzie je wsadzać. Szczerze, to już zapomniałem, jak się nazywają. Przypomnijcie mi w komentarzu. Te Japitole Domino ma po 275, po 240 z tyłu. Ja nie wiem, czy to jest kurwa dobrze. Czy to nie jest za wysoko Domino. Ty powinieneś mieć chyba tak po 210, 240 to jest max. Z przodu, z tyłu 210. Nie wiem, to taka moja wizja. Chyba dajcie w komentarzyku, kto się tu myli. Słuchajcie, zobaczcie, niby tak dużo, a na tym ogrodzie moim to przecież to zniknie. I tak kminie, gdzie to zrobić, bo tak, myślałem tutaj o tym miejscu, ale tak jakoś nie wiem, czy chcę. No, a może właśnie byśmy... Nie, to będzie... Kurde, wydupcyło mi to. Tu nie. Tu też tak jakoś
Nie widzę tego. Bo nie wiem, czy to będę wsadzał. Albo wsadzam. Mam w dupie. Wsadzam to tu. Najwyżej będę wysadzał. Idę po łopatę. O! Mamy Castello Pomon. Już wiemy, co to jest, kochani. Coreposis yellow. Zresztą nie wiemy. Bo wiemy po angielsku. Tu drugą. Tu trzecią. Tu czwartą. Albo nie. Albo zobaczcie. Tu drugą. Tu trzecią, tu czwartą, tu gdzieś piątą i tam szóstą. Dokładnie, tak to zrobię. Zrobione, zaraz wam to pokażę. Kozacko wyszło. Mela oczywiście. Czeka za kwiatkami, żeby je wpieprzyć. Zajebiście to wyszło. Ogarnę trochę te liście. Faktycznie, no tu by mogło być pięć i wtedy... Ale nawet jak dokupię, to se lekko tego przesadzę w prawo, tego w prawo i wejdzie 5. Ale tak i tak wymyśliłem to, myślę, zajebiście. Remo ogrodnik, remo rolnik, remo menadżer, remo wydawca, remo tata, remo mąż, remo przyjaciel, remo wszystko. Pięknie. Zapomniałem. Remo vloger. Pięknie. Trzeba sporo wody dygnąć. Wieczorem jeszcze podleję bardziej, bo teraz w słońcu to wiadomo, tak za bardzo podlewać nie można, dlatego próbuję nie podlewać przez liście, no ale coś się... Oj, tej trzeba łeb ukręcić. Op. Dokładnie. Wyrzutka. Dobra. Sekatorek. O! O takie coś chodzi. No i teraz sobie widzicie, wyrównam ładnie tylko to, co muszę. Ja pierdolę, wieje wiatr i te liście spadają. Dobra, patrzcie to. No po prostu luta. Zobaczcie, jak to zajebiście wyszło. Taran! I zaczekaj, tak, stój, dobra. Tak, tu patrz na mnie teraz. Odwróć się. I co? Nie wiem, czy mamy się tak spadać. No jak tej? No, ma rację, nie? Co mówisz? Spodoba się mamie? Nie wiem. No jak, no piękne żółte kwiatki. Kochani, jak na następnych vlogach tych kwiatów nie będzie, to znaczy, że się Asi nie spodobały. Idziemy na ciężką akcję, kochani. Tak jak mówię, są takie rzeczy, że nieraz nam się czegoś nie chce. A potem, jak coś by się stało, to byśmy se pluli w twarz. A ja naprawdę tutaj wyjeżdżając nic nie widzę. Samochody widzę, ale mówię, jak chodnik, a jakiś rowerzysta by szybko jechał, a starza się tu. Bo jednak Wielkopolski Park Narodowy, no wiecie, no tutaj dużo rowerzystów, dużo turystów. Zademonstruję wam to jeszcze raz, patrzcie. Tu se stoję autem i tu nawet jak jestem, wiadomo, czubek mam dalej, nie? Samochodu, przód. Ale jestem tu, no to zobaczcie, ja tu nic nie widzę. O, i akurat jedzie pani i teraz ja bym wyjeżdżał i jest afera, nie? Naprawdę. Dlatego muszę tu to zrobić i to wszystko tu jakoś jak najbardziej obciąć, żeby mi te krzaki nie przeszkadzały. Okej, okay, i teraz zobaczmy. Cyk, podjeżdżam tutaj. No, kochani, no rewelacja, nie? Tam bym mógł jeszcze dalej coś, ale to już jest bez sensu. Tu jest ten moment, uważam, kluczowy. Padam, jestem zmęczony. Słuchajcie, ja te vlogi tak traktuję, że wiecie, że musi być nieraz gdzieś akcja, nie? Bo... A najlepsze są filmy takie, gdzie się słuchacz w ogóle, widz, przepraszam, nie spodziewa, że nagle będzie akcja, nie? I na przykład ogląda sobie vloga i Remo coś tam gada i nagle jest akcja! Wyjebała akcja. Okulary wydupcyły. No, ale to jest po prostu Remo, nie? To są vlogi Remo. Nagle akcja. Nikt nie wie kiedy, nikt nie wiedział tego, nikt się nie spodziewał. Spodziewaj się? No nie gadaj, że się spodziewaj, że będzie akcja. I jest akcja. Słuchajcie, zróbmy tak. Wybiorę 3 osoby z komentarzy dzisiaj. Niech mi coś fajnego napiszą, niech mnie przekonają, że chcą. Bluzę YSWear możecie sobie wejść na sklep ysware.pl, czyli YSWear. A więc ci, co znają, to na pewno wiedzą. Ja to przeliterowałem trochę po polsku. Zresztą dam linka gdzieś tam w opisie na dole. Zobaczcie sobie, jakie fajne ciuchy ma YSWear i taką bluzę jakąś kozacką. A one wcale nie są aż takie tanie tam,
3 takie bluzy wylosuję. I teraz pamiętajcie, w komentarzach podstawa, dawajcie swoje profile na Instagram, bo przez Instagram się będę z wami łączył, przez YouTube'a, nie? Mówię to do nowych widzów, bo starsi, ci zagorzali, ci, którzy są ze mną od 3 tygodni, to na pewno dobrze o tym wiedzą, ale ci, którzy dopiero tu trafili, komentarz dajecie swojego linka do Instagrama i tam się, i tam rozdaję nagrody. Oczywiście będę je rozdawał również na głośno tutaj na vlogu, ale żeby wysłać mi adres, to później do wysyłki będę się kontaktował tam, bo inaczej się nie da. A więc mamy kolejny konkursik. 3 osoby, 3 zajebiste bluzy z YSWear. No chyba, że coś innego, będziecie chcieli koszulkę, no ale bluzy tam są akurat chyba najdroższe, a więc fajnie wybrać sobie bluzę. No to nic, lecę pływać. Kosmodron wręcz. Gość normalnie tej kopnął piłkę do bramkarza, a bramkarz nie trafił w piłkę i wpadła do bramki. Ale jaja. Ale jak widzicie, jak oglądam mecz, to znaczy, że już 18. No niestety troszkę pracy było. Chyba z 4 godziny siedziałem przy mailach. Łeb mnie trochę boli. Ale jeszcze dzisiaj zrobimy bardzo fajną, ciekawą rzecz. Zupełnie inną, na tych vlogach jeszcze nie było. Myślę, że dla fanów Counter-Strike'a będzie to mega gratka. I zobaczymy, czy coś dropnie. Zobaczymy, czy coś dropnie. No dobrze, tak jak mówiłem, coś dropniemy, czyli otworzymy sobie na koniec vloga dzisiaj 10 skrzyneczek. 5 breakaucików i 5 skrzynek rękawic. No i zobaczymy, może poleci kosa, może polecą jakieś rękawice. Na razie lipka. Pierw otworzymy 5 rękawic, a potem otworzymy 5 breakaucików. Drugi niebieski. Najgorzej. A co powiecie, żeby cały odcinek zrobić taki fajny z otwierania skrzynek, albo zagram jakiś meczyk. A może z wami bym zagrał jakiś meczyk i go sobie nagramy. No, to by był dobry pomysł. Ja cię kręcę. 4 niebieskie skrzynki. Dobra, może brygałciki będą fajniejsze. Czyżby 10 niebieskich skinów? Na razie jest 6. Ajajaj, a jednak nie. No i troszkę lepsze, ale nadal to jest gówno. Okej. Ostatnie 2. Dalej, trzymajcie kciuki. Skrzynka i... Skrzyneczko, dajesz nam, gówno dajesz nam. No na laście wchodzą nieraz. Chociaż zazwyczaj mi wchodzą na pierwszej, a nie na ostatniej. No, a więc czas zakończyć chyba tego vloga. Kompletny spontan. A najważniejsze, tu napiszcie, czy chcecie jakiś opening taki zrobiony, wiecie, naprawdę, że przez OBS-a nagram. No to jutro do 20. Ja już lekko śpiący po całym dniu pracy, nagrywek, wszystkiego.